Cześć, witam się z Wami w kolejnym vlogu, trochę takim bardziej vlogmasie. Jest tak fajnie na dworze, jest taka świąteczna atmosfera, mamy grudzień i pomyślałam, że może fajnie będzie nagrywać częściej trochę, może nie będą to jakieś takie vlogmasy, że codziennie będę nagrywać, ale postaram się jak najczęściej, a że mam okazję teraz jechać na fajną zimową kawkę, to pomyślałam, że nagram też i vloga z dzisiaj, także zapraszam Was serdecznie. Terapeutycznego. Czekam teraz na swoją wizytę i pomyślałam, że się do Was odezwę, bo właśnie dzisiaj jest dzień mojej terapii. Już się nie mogłam doczekać, bo kilka tygodni mi przepadło po kolei i jednak odczuwam różnicę. Chrypka mnie złapała, bo zimno na dworze. Także odczuwam różnicę w tym, jak się czuję, jak opuszczam terapię, bo mam więcej lęków w sobie i to jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe też do zaobserwowania. Także tak, ja czekam teraz na terapię. No i zobaczymy. Opowiem Wam, jak było później. Jestem po terapii i czuję się zmęczona, bo ostatnio miałam dużo takich osobistych przeżyć i opowiadanie o tym później na terapii jest bardzo męczące i tak wróciłam teraz właśnie do domu. Miałam zacząć ubierać choinkę, właśnie stoi, czeka na mnie, już mnie woła, ale muszę odpocząć chwilę, zjeść zupę i będę dopiero ją ubierała. No i powiem Wam, naprawdę bardzo męczące jest czasami te sesje, bo no, musisz zgłębiać, jakby wracać do różnych wspomnień, przeżyć jeszcze świeżych teraz w moim przypadku. Jestem mega zmęczona, ale jeszcze bardziej nie mogę się doczekać ubranej choinki, więc chyba to jest najlepszy czas na to, także idę, lecę. Och, w końcu się zebrałam.